Witajcie, ja jestem Norbia, to jest trzeci filmik z serwera testowego. My tutaj będziemy teraz testować niskie tiery. Z ciekawości wziąłem i w tym momencie wybrałem ja SU-5. No, niektórzy grają Artą, ja akurat taką suczką nie gram, ale zobaczymy sobie, jak wygląda na przykład przejazd przez tory. O, teraz pięknie, drzewko przewrócone. Ja sobie przejadę przez tory i zobaczymy, jak tutaj będzie. Bo jak wiadomo, przejazd przez tory jest problematyczny. Świetnie to zawieszenie pracuje. Pojazd skacze, jedziemy 30 na godzinę i naprawdę sobie radzi. W tym momencie problemem jest właśnie przejeżdżanie przez te tory, bo każdy czołg zwalnia na nich i to dosyć mocno. Natomiast teraz mamy możliwość właśnie sobie pokazania, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli przejeżdżają przez tory. Słuchajcie, przejedźcie przez te tory, najpierw jeden, później drugi, zobaczymy, jak pracuje zawieszenie, dobra? Ja sobie wejdę. Aha, tutaj nie wejdę. OK. A teraz zobaczymy. Ale zasuwa. Skubany. Ale macie wrażenie właśnie, że on nie zwalnia na chwilę obecną. Pociągi nie są jakby hamowane przez tory, tak jak były do tej pory, prawda? Tak, dużo problem jest. No dobra, zobaczymy teraz ogólnie zachowanie się. O, tutaj w tym momencie ciężej mu się jakoś obraca na tych torach, jednak jest jakieś tam... Patrzcie, jak mu czołg przyspieszenie do góry skacze. Tak, właśnie chciałem to pokazać. Poczekaj chwilę, ja sobie wyłączę. I rób tak tylko przód, tył, non-stop. Ale tak tylko od razu, nie? Poczekaj, ja sobie podjadę do ciebie. To jest piękne, to jest naprawdę świetnie wygląda. Dlatego tutaj taka właśnie... Daj tym light traktorem, zobaczymy, czy on podobnie będzie jechał. On tak wygląda, jakby normalnie ruszył się, jakbyś tańczył taki wiesz, taniec bardziej elektryczny, no nie taki bardzo. Zobacz, co się dzieje, jak będzie teraz. Zobacz, co się dzieje z Hetzerem. Wow, to rewelacja. To teraz ja spróbuję. A, obracanie to nie jest do mnie na jakoś SU-5. Czekajcie. Nie, SU-5 akurat się do tego nie nadaje. Za wolny jest jadąc do tyłu. No jeszcze raz, poproszę o jeszcze jeden taniec Hetzera. Świetnie to wygląda. No dobrze. Słuchajcie, bo tutaj tak naprawdę nie możemy nic więcej pokazać. Chciałem właśnie zobaczyć, jak wygląda przejazd przez tory. Czy to rzeczywiście będzie zwalniać? Jeszcze raz sobie przelecę. Zobaczymy. Zobaczcie, cały czas pełna prędkość. Nie mamy żadnego jakby zwalniania. Naprawdę dużo lepiej pod tym względem. Tutaj wiadomo, że niektóre osoby narzekały na takie... takie właśnie zachowanie się czołgów przy przejeżdżaniu przez tory, ale cóż, ten sposób będzie chyba lepiej, ciekawiej. Na tej fizyce, którą mamy na chwilę obecną, nie było to wykonalne, natomiast teraz sądzę, że już będzie dużo lepiej. Dobra, zobaczymy jeszcze, zniszczymy budynki. O, teraz on lepiej lepiej przejeżdża przez te budynki niż na chwilę obecną Maus, czy tam setka ważący, niewiarygodne wartości. Natomiast tutaj spokojnie sobie terenujemy. Zobaczcie. A jednak podmurówka trochę tutaj spowolniła Hetzera, ale naprawdę ładnie to wygląda. Dobra, spróbujemy sobie wziąć może teraz troszeczkę poważniejsze czołgi, trochę większe, trochę mocniejsze. Ja spróbuję sobie. Dobra,
i wykończony HCR.